Emilio! Hi, Ken. Możemy przestać? Co ci się stało? Co się złego wydarzyło w twoim życiu? Jaka tragedia nastąpiła w twoim życiu, że żyjesz w tym świecie, prawda, jakiejś lalki? Słuchaj, nie mam nabojów, amunicji, nul, rozumiesz? Nie mam. Co, to jest problem? To nie jest mój problem. To jest twój problem, bo jesteś moim... Best co? Friends! Co nie? Chciałem coś śmiesznego zrobić, ale nie mam pomysłu co. Chciałem sobie przypomnieć, jak leci ta melodia tego trendu na TikToku z tym Best Friend. No ale dobra, nieważne. No dobra. Ja też nie wiem. Coś tam... Nieważne. Co tu robi ten shulker... A nie, dobra. Myślałem, że ukradłeś tego shulkerboxa. Już... A właśnie, bo ja mam zielone, co ukradliśmy na poprzednim odcinku i teraz słuchaj, ja idę zobaczyć, że tam przypadkiem czegoś nie podebrałaś. Dobrze. Szczerze? Ale tak szczerze. Mhm. Nie ufam ci, w ogóle. Aha, ja ci ufam na przykład. No i zobacz, jakie ty jesteś. Widzisz, no w świecie musi być równowaga. Dobra, o, nie ukradłaś. Ej, ukradłaś. Co ukradłaś? Ukradłaś, było więcej. Ej, tu jest tego więcej. Nie, bo ja teraz dołożyłem, ale było... Ukradłaś. Ukradłaś. Nie, nie ukradłam. Ukradłaś. Nie. Jak? Słuchaj, chyba w lustro dawno nie patrzyłaś. Nie zrobiłem tego. Czekaj, ja ci pokażę. Przejrzyj się w perle, widzisz? Na czole masz napisane złodziej. Słyszałam. Naprawdę, ta kryształowa kula mówi, że jesteś złodziejem. Nie. Dobra, słuchaj, rzucam perłą do góry, dobra? Jak wróci, to znaczy, że jesteś złodziejem. No ja pierdolę. O! Nie! Patrz! Nie. Wróciła! Nie. Dobra, jesteś złodziejem, no kula nie kłamie. A, i wiesz, co jeszcze kula? Kula daje fula. Dobra, Filip, proszę cię, czy ty możesz... Co mogę? Pójść ze mną, bo ja nie mam nabojów i amunicji. No nie jestem taka, bo Ewa ka bez broń na jeździe. Przecież to ja ryzykuję idąc tam, a nie ty. No nie, no dobra, ale pójdziemy razem, jak best friend. Czekaj, może ja tu mam dla ciebie jakąś amunicję. Jakie ty potrzebujesz? Takiej małej kubki takie. Małej kubki potrzebujesz? Małej kubki, czekaj, basic. Czekaj, królik gdzieś takie był. Takie basic bullets. Gdzie? Nie, że basic bullets, no nie, no proszę, pójdę, basic mogę bullets? Się tam sama iść, proszę, tak. No dobra, pójdziemy. No dobra. Ja nawet nie mam gdzie. Ale. Wziąć. Ale. Pod jednym warunkiem. Ona mnie nie chce, ale ma, no. Nie, pod jednym warunkiem. Jakim? Usuniesz to logo Barbie z naddomku. Nie masz szans. Dlaczego? Nie rozumiesz, że to jest... Dobra, to... Dobra, inny warunek, już dobra. Nie powiem do ciebie nigdy Ken. O, no i jesteśmy dogadani, no i to by o to chodzi. O. Siadło, deal zaklepany, siadło, możemy lecieć. Dobra, ale teraz czekaj, uważaj, bo tu może być, wiesz, co może ty być... robisz? Co? Czemu tak jakoś dziwnie idziesz? A jak my musimy iść, no ale gdzie my idziemy? Czemu nie idziemy naszym tajnym tunelem, który specjalnie wybudowaliśmy? A, no sobie tak, bo i tak tam musimy iść do tego mojego domu. No to przecież, no i ja od samego początku mówię, idźmy tunelem, a ty jak zwykle, nie, lećmy elytrą. No więc, no to co, no to, a później mój robić z niej głupa i mówi, że to ja mówię, że mamy lecieć elytrą, to jest niesamowite naprawdę. Nie, już nie mogę. Wstyd. I przy okazji też potrzebuję fajerwerki a propos elektryki. A co? Zobacz na kalendarz, jaki jest dzień dzisiaj. No dzisiaj jest ten, dzień spełniania życzeń moich, więc super. Co ty gadasz? Dobrze. Przecież dzień spełniania twoich życzeń jest 30 lutego. Kinda sad to było. Co? Ale nie? A nie? Ja zdziwiłem, że tak jest. Dobra, ale słuchaj, ja chciałem przypomnieć, że 27.07, co oznacza, że do Sylwestra jest równe pół roku. Więc, czy ty jesteś pewna, że ty potrzebujesz fajerwerki? Tak, ja potrzebuję je, bo ja chcę latać, rozumiesz, być wolnym człowiekiem, a dzięki. Przepraszam, to nie było specjalnie. Sam rozumiesz. To było, jak ty to mówisz, to było... baby niechcący. Nie, ty nie możesz tak użyć tego słowa, to nie umiesz go używać. A jak? Baby to jest na przykład naucz. Ten tunel. Baby jest. Ten tunel ja. Jest zdecydowanie nie baby. Ale jest taki chudziutki, jest taki baby, rozumiesz? O to nie, mi chodzi. Ale jest długości długi. To jest naprawdę długi, no to nie jest baby. Ale baby na przykład, nie wiem, baby jest czasami... Dlaczego tak wolno idziesz? Bo się delektuje każdym krokiem w tym tunelu. No to postawiam. Baby to ty masz nóżki w takim razie. I co jeszcze? Co jeszcze myślisz? O. Baby nóżki, ty masz baby życie. O.
Baby życie. Bo ukrywasz przed widzami, że masz 2-letnie dziecko. Dobra, chodź. Tak naprawdę, widzowie. No z tobą. Nie, o nie, takie, to nie takie oszczerstwa. Dobra, chodź, tutaj. Idę, gdzie, czekaj. No tu. Tutaj, no dobra, jesteśmy. Zapraszam. Już, aha, do bzyka, zapraszam. No tak. Oczywiście, że do bzyka, a czemu by nie? Bo no tak wyszło, tak wyszło, tak. O nie, strzeliłem. Przypadkowo. Dobra, no. To nie było specjalnie. Dobra, tu, rozwalam to. Mhm. Czemu na mnie strzelasz? Ja nic nie robię i mogę sobie zabrać basic? Weź sobie basic bullet. Ile? Weź sobie w ogóle tą drugą spluwę. Weź sobie wszystko, ja i tak nie używam basic bullet. A nie, zostaw, bo ja... A dobra, wziąłem drugą spluwę. No dobra, no to weź sobie wszystko. To mam ją zostawić, czy nie? Rób jak chcesz. Dobra, to sobie wzięłam. Ale nie wzięłam shell, no bo ja nie potrzebuję. Czyli będziesz mnie okradać w biały dzień. Okej, okay. Okej. Okay. No dobra. No dobra, niech ci będzie. Dobra, dawaj, ja wyłazimy. Wychodzi. No normalnie wychodzi skok do góry jest, i skok... A tutaj jest. No, lewa! Co ty się wybrał? Jest drugim! Szybko! Co robimy? Czekaj, uciekaj! Czekaj, uciekaj! Czekaj, tata! Darek, czekaj, czekaj! Ja jestem tu! Darek! Czekaj! Nie! Co? Niech stąd wyjść! Czekaj, nie strzelaj do niego! Ty gnoju! Nie pewnie! Emilia, chodź tu szybko! I uciekaj, po prostu uciekaj! Uciekaj! Co jest? Nie mogę stąd wyjść! Nie mogę stąd wyjść! Nie! Czekaj! Darek! Chwila! Czekaj, nie! Stój! Nie! Co ty zrobiłaś? Zdradziłaś mnie, tak? Nie! Nie chcę ci słuchać! Zawiodłem się! Darek! Nie! Ja spokojnie, ja próbowałam od niego wyciągnąć informacje. Rozumiesz? A, ty ratujesz, biegiem jesteś! Tak! Ja kurde, ja zepsułem akcję! Tak blisko! Jaki ze mnie debil! Nie, no dobra, spokojnie, nie bardzo. Ej, sorry, nie! Ej, ja myślałem, że to on ciebie zaatakował! Ja przyjdę swoją bronię! Jezu, dziękuję, jesteś mega kochany, naprawdę, ale nie, kurde, w ogóle? Nie wiem, nie mam pojęcia, mi się wydaje, że on przyszedł po coś tutaj, no bo oni cały czas, tak jak mówiłam, przychodzą, więc... Masz pistolet! Obserwuj teraz. Masz pistolet! Musimy go pogonić, szybko! Widzisz go? Nie widzę. On uciekł. Czekaj, gdzie on mógł pójść? Jest chyba uciekł gdzieś. Ej, może tam poleciał. Wiesz co, może bardziej w tamtym kierunku, w kierunku ratusza może sprawdzimy, co? O nie. I co? Ale przypał. Tam gdzieś? Ale przypał. Nie ma chyba. Dobra, Emilia gra na zwłokę. Dobra, nigdzie ja uciekał. Nigdzie go nie widzę. Z powrotem do środka. A tam na te skiny, za tymi skinami było coś, czy nie? No dobra, poszli. Poszli daleko, dobra, widzowie, jest git, mamy to, dobra, Emilia mnie uratowała w tym momencie, bo on był przypał, no nie spodziewałem się, że on tu przyjdzie, on nas śledził jakoś, musiał ewidentnie nas śledzić, wiedział, że tutaj jesteśmy, dobra, nie, to jest niebezpieczna taka sytuacja, to jest bardzo niebezpieczne, mi się to bardzo, ale to bardzo nie podoba, no nie, no przez tą akcję teraz na pewno tata hejtera odkrył, że tam mam te bronie, dobra, to najlepiej jak ja zabiorę stamtąd wszystko, co tam było w ogóle, albo dobra, że tam nie wracam, tam była broń, tylko tam było do tego, do strzelby, a ja i tak strzelby nie mam, dobra, ja mam wszystko, co potrzebuję. Wracam z powrotem na Palionowo 2.0, ale przypał. Halo? Nie, jest, dobra, żyjesz. Dobrze, Boże, nie. Zdecydowałam, to było tak straszne. Widzisz, co ty robisz? Naraziłaś nas, a przede wszystkim mnie. Naraziłaś mnie na niebezpieczeństwo, bo jakaś, musisz mieć te, do strzelania. Przepraszam, ale jest sprawa, nie? No. Jest problem. Jaki problem? Duży problem. No, bo mogłabym powiedzieć, że baby problem, ale to nie jest baby problem. No dobra, no to jaki to jest problem? No o co chodzi? Wiesz, jakby zestresowałam się, musiałam coś zrobić takiego, żeby tata hejtera serio mi uwierzył, że ja cię wszpiegu i tak dalej. I ja musiałam go zaprowadzić do tego miejsca, tak jakby, gdzie ty miałeś to wszystko i on to wszystko zabrał. Dobra. Wynoś się. No nie, nie, no, ale żartowałem, kurde. Żartowałem, bardzo dobrze, uratowałaś mi dupsko. Żartowałem. To było nie, ale słuchaj, najważniejsze moje pytanie, czy on wie o tunelu? No. Wydaje mi się, że nie powinien wiedzieć, ale ostatnio kręcił się tam i trzeba jakoś bardziej je, wiesz, zatkać, coś zrobić, żeby dobra, one... Dobra, zajmiemy się tym, trzeba je zatkać, masz rację, zatkać przejście w takim razie. Ale dobra, najważniejsze jest to, że żyjemy, bo ja już się w sumie bałem, że on jak zacznie strzelać, to jest po mnie koniec, więc dziękuję ci, uratowałaś mi dzisiaj dupsko. Nie ma sprawy.